Witam kolejnego dnia. To jest droga, którą wszedłem wraz. Los daje mi ostatnią szansę, by nadrobić kilometry. Idealna pogoda. Idealne widoki. Idealna droga. Co może pójść nie tak? Wjeżdżam do miasta, które się nazywa tak. Mają tu łuk triumfalny, podobny do tego w Paryżu. Aczkolwiek mnie by bardziej interesował jakiś supermarket. To jest być może coś, na co czekam od kilku dni. Droga rowerowa V52 prosto do Paryża. Jeżeli tak, to wkrótce się przekonam, jak ona wygląda w rzeczywistości, jak jest oznaczona, jak się nią jedzie. Na razie się jedzie jedwabiście. Powierzchnia super. Łatwo się jedzie. Szybko wyjechałem z miasta. Nie musiałem czekać na skrzyżowaniach żadnych. Tylko oznaczeń prawie żadnych nie ma. Nie wiem na przykład teraz do jakiej miejscowości jadę. Ale wiem, że w dobrym kierunku. To najważniejsze. To mi przypomina moje eskapady do południowej Francji, jak jechałem wzdłuż Renu od Strasburga. To też były podobne drogi rowerowe. Nad kanałami. Niestety po jakimś czasie ta trasa zmienia się w taką oto drogę trochę wyboistą, gdzieniegdzie z dziurami, gdzieniegdzie z kępami trawy. No ale przynajmniej jest łatwa i nawet można z zamkniętymi oczami jechać, bo cały czas się prosto jedzie tylko. Aha, no i oznaczeń też praktycznie nie ma żadnych. Trzeba mieć tą drogę rowerową wbitą w GPS-a. Jeszcze ciekawsza nawierzchnia, ale nadal się jedzie. Już nie wiem ile kilometrów. Cały czas prosto. Prawie prosto. O! Jakaś odmiana, coś się dzieje. Jakieś rozwidlenie tutaj jest. A tam przede mną zdaje się, że jakieś miejsca postojowe dla rowerów. Ławeczki. Może będzie jakaś plansza informacyjna czy coś. O, oni zawsze biją w dzwony, jak jest pełna godzina, albo jak jest pół godziny. Jak jest pełna godzina, to biją dłużej. Czyli to może być 20 gdzieś. Dobra, widzę oznaczenie, to już coś niesamowite. Jest oznaczenie drogi rowerowej numer 52. V52. 13 km do tej miejscowości mam. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze dojadę. Może dojadę. Ale tych stołów tutaj nastawiali. Szkoda, że mi się teraz nie przydadzą. A, no i miejsca parkingowe, co by ludzie mogli zostawić swoje auta i się przesiąść na rowery. Dobra, jadę dalej. A to jest miejscowość. To jest miejscowość. Tak.
A, ta rzeka się nazywa Marne. Ja tutaj nic marnego nie widzę. Skrzyżowanie chyba kanałów. No, postanowiłem podjechać trochę nocą, żeby mieć jutro jak najmniej kilometrów do pokonania. Rozłożyłem namiot dopiero o północy. No i miejscowa jest trochę nie za fajna, nie mogłem już znaleźć lepszej. Znaczy nieopodal być może byłaby lepsza. Tylko że jakbym tam dojechał, zanim bym znalazł miejsce, to by mogła być już pierwsza. Dlatego wolałem się rozłożyć przy czyimś polu. Ale przez to będę musiał zwijać namiot. No, skoro świt o 5 wstanę, bo jak nie obudzą się na czas, to może mnie obudzić policja albo jakiś włóczęga. Wolałbym tego uniknąć. Ewentualnie właściciel tego pola. Dobra, idę spać. Aha, mam już tylko 145 km do Paryża. Witam kolejnego dnia. Jest mniej więcej godzina 6. Czas złożyć namiot i jechać do Paryża. Gdzie te słońce? Widziałem tam wschód. Pewnie jest gdzieś za chmurami. Natknąłem się na takiego oto ptaka. Chyba nielot. Wygląda trochę jak samica pawia. Szkoda, że mi pokazuje się od dupy strony. Widzę samca. Zostało mi już tylko 120 km do Paryża, więc postanowiłem zarezerwować pokój w hotelu. Tak, jednak mam roaming. Jednak mam. Piękny szlak rowerowy się zakończył i się zaczęło to. Będę musiał zjechać na jezdnię, bo jazda tym raczej nie ma sensu. Straszne wertepy. Tutejsze drogi niestety nie prowadzą nad samą rzeką, tylko prowadzą
po wyżynach tych okolicznych. No jak widać, tutaj nie ma żadnej drogi, więc zdecydowałem się trochę jechać po drodze, trochę po takich polnych ścieżkach, chociaż teraz widzę, że słyszę drogę tuż przy rzece. Więc może źle wybrałem. No i wpadłem jak śliwka w gówno. Bo tam się nie da jechać, ale do cywilizacji mam jeszcze tylko chyba może ze 3 km. Dam radę. Słoma z butów wychodzi. No niestety, zmuszony jestem jechać taką oto drogą. Przynajmniej teraz jest płasko. A tutaj widok na wzgórza pełne upraw. Przebijam się przez miasto Meaut, czy jakoś tak. Niestety infrastruktura rowerowa tutaj za bardzo nie istnieje. Znaczy tutaj trochę jest, ale po drugiej stronie ulicy nie ma. Okej. Dojeżdżam już do Paryża. I to jest droga rowerowa, która chyba już będzie prowadzić do samego Paryża. Bo pamiętam, jak kiedyś od wschodu wyjeżdżałem do Paryża, to też podobną drogą jechałem. A jeżeli chodzi o tą V52, no to lipa. Tylko na odcinku gdzieś tak 30 km jest droga rowerowa, taka normalna, którą dobrze oznaczona asfaltowa. A reszta to polne ścieżki. I trzeba drogami jeździć normalnie, jezdniami, ulicami. Więc nie wykluczam progi. Próg zwalniający trolo roweru. Niewykorzystane możliwości. Niestety, słabe to. Ten szlak rowerowy do Paryża jest dłuższy niż myślałem. Ciągnie się kilometrami. Zostało mi jeszcze ze 12 km albo 11. Nie. Jeszcze z godzinę chyba będę jechał. Stąd jest jeszcze 6 km do centrum Paryża. Tego obiektu chyba jeszcze nie widziałem, a przynajmniej sobie nie przypominam. Straszne tłumy. Na chodniku ciężko się przecisnąć. Chciałbym sprawdzić jeszcze, jak wygląda katedra Notre Dame teraz po spaleniu. Tylko nie wiem, czy mi się chce tam jechać. Może jutro. Niestety jazda przez Paryżkiem wygląda za fajnie. Przynajmniej dla mnie. Czasami zdarzają się takie drogi rowerowe jak ta. Ale dużo jest takich... to znaczy... piesi lubią mi się ładować pod koła. I trzeba trochę uważać. Zwłaszcza jak się mija furgonetki, to mogą wyjść zza furgonetki. To nawet kilku naraz można zgarnąć. Ile ludzi.